Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku pachnącym, aromatycznym. Tak, dziś będzie o zapachach, będzie o marce Made in Lab, którą ostatnio odkryłam, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Skąd pomysł na dzisiejszy film? Otóż obiecałam Wam w tym roku, że będę pokazywać Wam treści, publikować treści również dla osób, które mają mniejszy zasób gotówki. Ale Wy doskonale wiecie, że ja uwielbiam zapach, uwielbiam się nimi otaczać. Zarówno jeśli chodzi o perfum, wody perfumowane, wody toaletowe, ale również zapachy w pielęgnacji. I tutaj na moim kanale pokazuję Wam różne treści, opowiadam raz na jakiś czas o właśnie zapachach, które mnie inspirują, które używam ze względu na różne sezony i nie tylko. I kiedy pokazuję Wam te zapachy, padają czasami też takie prośby, czy to w komentarzach, czy to w wiadomościach, które od Was dostaję, w wiadomościach prywatnych, w mailach, czy mogłabym pokazać Wam jakieś tańsze zapachy, jakieś zamienniki, coś co jest podobne do tego lub tamtego zapachu. No i tak stwierdziłam, że w sumie jest to bardzo dobry pomysł na to, żeby zrobić dla Was taki film i poszukać rzeczywiście takiej marki, która oferuje, można by było powiedzieć, tańsze zamienniki, marki, która stawia na zapach, ale jest on dostępny właśnie dla osób, które mają mniejszy zasób gotówki. No bo nie ukrywajmy, że na przykład oryginalne perfumy bardzo często kosztują dosyć dużo. Są to ceny powyżej 200 zł. Często płacimy też za opakowanie, za piękny flakonik, a nie do końca za zapach. Są też tutaj na moim kanale takie osoby, które lubią stawiać na różnorodność i chciałyby, tak jak ja, otaczać się pięknymi zapachami, mieć ich więcej, ale niekoniecznie wydawać na nie więcej swojej gotówki. No i słuchajcie, zaczęłam sobie tak szukać w internecie, przeglądać i trafiłam na markę Made in Lab. Jest to marka polska, która pokazuje na sam początek takie swoje hasło reklamowe, hasło marketingowe, które, powiem Wam, że bardzo mnie przyciągnęło, a mianowicie więcej zapachu i mniej marketingu. I mówię tak sobie, no dobra, fajne, zobaczymy jak to wygląda od środka. Zaczęłam przeglądać sobie media społecznościowe marki, czyli weszłam sobie na profil na Instagramie, zaczęłam sobie przeglądać stronę internetową marki, sklep marki i czytać różnego rodzaju opinie w internecie. Trafiłam oczywiście też na opinie różnych influencerów, osób bardzo popularnych, o dużych zasięgach, które również bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat tej marki. Ale wiecie, ja mam tak troszkę jak Wy, że jak widzę, że te osoby właśnie bardzo, bardzo popularne opowiadają o jakiejś marce, zarówno w pielęgnacji, w makijażu, czy też w zapachach, to zawsze z tyłu głowy gdzieś zapala mi się takie światełko, że no może to jest jednak reklama, może nie do końca tak to wygląda. I stwierdziłam, że okej, to może sama spróbuję, sama przetestuję i zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak, jak o tej marce pozytywnie mówią. No i co zrobiłam? Wybrałam sobie 5 zapachów, 3 zapachy damskie i 2 zapachy męskie. No bo mówię, tutaj mam też panów, którzy oglądają moje filmy i śledzą mnie w mediach społecznościowych, ale to też jest zawsze dobre rozwiązanie, jeśli chcemy zrobić jakiś prezent my kobiety dla naszego mężczyzny albo jakiejś bliskiej osoby. Więc mówię, zobaczymy jak będzie wyglądała kwestia zapachów damskich i męskich, czy będzie można je ze sobą porównać, czy będą jakieś różnice. No i przyszła do mnie przesyłka, pięknie zresztą zapakowana, pokazywałam Wam na moim Instagramie, przyszły do mnie zapachy, no i zabrałam się za testowanie, a codziennie na moim Instagramie opowiadałam Wam o moich wrażeniach właśnie z testowania tych zapachów. Co myślę, jak się sprawdzają, jak się noszą, czy są trwałe, czy rzeczywiście są podobne. No i może zaczniemy od takich najważniejszych informacji, czyli od samej marki Made in Lab. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałam na samym początku, Made in Lab jest to marka, która stawia przede wszystkim na zapach. I to, co jest najważniejsze w samej koncepcji marki, czyli ten zapach. Zapachy są inspirowane najpopularniejszymi, luksusowymi, oryginalnymi perfumami. I jeśli wejdziecie sobie na stronę marki, to macie tam taką zakładkę inspiracje zapachów i możecie sobie poszukać, jakie zapachy są tam dostępne i czy jest na przykład taki zapach, który Wam się podoba, albo taki, który chcielibyście przetestować. Druga ważna sprawa to to, że
oprócz tego zapachu, nie ma tutaj tej całej otoczki, czyli marka stawia na wnętrze, na to, co znajduje się we flakonie. Nie na opakowanie, nie na marketing, nie na jakieś hasła reklamowe, które mają nas przyciągnąć, nie na jakieś, powiedziałabym, filmy reklamowe, nie wiadomo jakie. Liczy się to, co jest we wnętrzu. Ale to wcale nie oznacza, że cała otoczka, zaraz Wam zresztą pokażę, nie jest tutaj, powiedziałabym, istotna. Bo moje zdziwienie było ogromne, kiedy otworzyłam pierwszy kartownik i zobaczyłam, jak tak na dobrą sprawę wygląda flakon perfum marki Made in Lab. No ale dobra, idziemy dalej. Czyli tak, mamy to co najważniejsze, zapach. Zapach inspirowany właśnie oryginalnym, luksusowym zapachem konkretnych perfum. Nie ma tej całej otoczki, ale wszystkie perfumy są numerowane. Mamy podział na damskie i męskie, mamy również opcję unisex i mamy perfumetki, czyli duże pojemności 100 ml i małe pojemności 33 ml. Idealne, słuchajcie, rozwiązanie na przykład do torebki albo w podróż. Jeśli nie chcecie zabierać swoich dużych, pięknych flakonów, które już gdzieś tam macie, a wyjeżdżacie. Czy na przykład chcecie mieć ten zapach ze sobą i nie chcecie nosić tego dużego flakonu w torebce, to taka perfumetka to jest genialne, słuchajcie, rozwiązanie, bo mamy ten sam zapach, ale właśnie w takiej małej pojemności, którą wszędzie możemy włożyć i wszędzie ze sobą zabrać. Made in Lab to świetne rozwiązanie, tak na dobrą sprawę, dla wszystkich. Nie tylko dla osób, które mają mniejszy zasób gotówki. Już Wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze dlatego, że możemy tutaj postawić na różnorodność. No właśnie coś takiego, co Wam tam już wcześniej opowiedziałam na początku filmu. Czyli jeżeli na przykład jesteśmy osobami, które lubią otaczać się zapachem tak jak ja i chciałyby mieć tych zapachów więcej, albo testować różne zapachy, albo sprawdzać, który zapach będzie dla nich idealny, albo na przykład chcą postawić na lżejsze zapachy w ciągu dnia, a mieć w swojej kolekcji jakieś takie wybrane perełki, ulubione zapach, którymi będą się otaczać na przykład na wyjątkowe okazje i nie chcą ich używać w ciągu dnia. Tutaj mamy świetne rozwiązanie właśnie od marki Made in Lab. Kolejna sprawa to to, że mamy bardzo fajne, atrakcyjne ceny. A za pojemność 100 ml zapłacimy naprawdę, słuchajcie, ułamek tego, co możemy zapłacić za oryginalne perfumy, bo płacimy przede wszystkim za ten zapach. A nie za oprawę, nie za opakowanie, nie za marketing, nie za nazwę bardzo często, a za samą markę. Więc kolejne świetne rozwiązanie. Poza tym z tego co zauważyłam, na stronie marki Made in Lab mamy również świetne promocje. No i właśnie w tej chwili trwa taka promocja, która jest aktualna do końca stycznia, czyli 3+1. Kupujecie 4 flakony, płacicie za 3, a ten czwarty macie za 1 grosz. Dokładnie w opisie opisałam Wam, jak to funkcjonuje, czego dotyczy promocja, więc polecam Wam sobie rozwinąć ten opis do dzisiejszego filmu i tam wszystkie informacje będziecie mieć zawarte. No to teraz przejdziemy już do samej kwestii zapachów i zacznę może od tych dla pań. Jak to wygląda od strony wizualnej? Otóż, moje drogie panie i panowie też, perfumy o pojemności 100 ml, wody perfumowane o pojemności 100 ml zapakowane są właśnie w takie kartoniki. Każdy z nich posiada swój numer, który jest odpowiednikiem oryginalnego zapachu. To, co mi osobiście bardzo się podoba, to również to, że z tyłu mamy opisane dokładnie, jaka to jest kategoria zapachowa, jakie mamy tutaj nuty zapachowe i jest też oczywiście podany skład danego zapachu. Więc prosty kartonik 100 ml w takiej, powiedziałabym, beżowo-żółtej oprawie wygląda czysto, schludnie i naprawdę bardzo ładnie. A w środku znajdziemy właśnie taką oto buteleczkę. No i tutaj też Wam wspomniałam o tym, że to było dla mnie zaskoczenie, ponieważ okej, rozmawiamy sobie o zapachu, o wnętrzu, ale oprawa tutaj w przypadku marki Made in Lab też jest naprawdę bardzo ładna, bo mamy białe, ciężkie szkło, a wszystko ładnie opracowane, naklejkę,
proste, klasyczne. Korek, który jest, zobaczcie tutaj, wszystko atomizer mamy wykończony złotem. W przypadku, jeśli chodzi, rozmawiamy o perfumach damskich. I moje pierwsze użycie, atomizer, który rozpyla przepiękną mgiełkę, taką delikatną mgiełkę. Tutaj muszę na chwilę się zatrzymać przy tej kwestii, ponieważ uważam, że jest ona naprawdę bardzo istotna. A dlaczego? Czasami, kiedy sobie testuję oryginalne, kupuję sobie oryginalne perfumy, to nieraz, słuchajcie, spotkałam się z tym, że ten atomizer no nie jest taki dopracowany i czasami potrafi nam chlusnąć taką intensywną falą tej wody perfumowanej, czy wody toaletowej, czy samych perfum. Przez to też musimy uważać, jak go rozpylamy. No oczywiście perfumy nakładamy na naszą skórę w miejscach, gdzie najbardziej intensywnie wydziela się ten zapach. Ale nie ukrywajmy, że czasami też lubimy spryskać sobie na przykład jakieś akcesoria, szalik, chustę, albo na przykład gdzieś tutaj na naszym swetrze czy na bluzce, żeby to wszystko pięknie pachniało. No i teraz, kiedy mamy taki, za przeproszeniem, felerny atomizer, możemy sobie zrobić plamę. A wiadomo, że jeszcze w perfumach zazwyczaj znajduje się alkohol. No i nikt z nas tego nie lubi. A tutaj, słuchajcie, w przypadku marki Made in Lab, ten atomizer jest tak cudownie dopracowany, że nie dość, że rozpyla nam mgiełkę, którą możemy się otoczyć, jeśli chodzi tutaj o naszą całość, rozpylić sobie na naszej skórze, to jeszcze nie zrobimy sobie absolutnie żadnej plamy, rozpylając zapach na przykład na akcesoria czy na nasze ubrania. Więc jak dla mnie jest to kolejny ogromny plus. Wybrałam sobie, tak jak powiedziałam Wam, trzy zapachy i postawiłam na Armani My Way, Armani Code oraz Dolce Gabbana The One. To są takie trzy zapachy, które kiedyś bardzo namiętnie stosowałam. Od razu wiedziałam, jak one pachną, bo gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście, że miałam ten zapach, a bardzo je lubiłam. I byłam ciekawa, czy rzeczywiście, jeśli rozmawiamy o marce Made in Lab, te zapachy będą identyczne. Czyli będzie można mówić o zamiennikach, o inspiracji, ale w zupełnie innej oprawie. No i jakie było moje zaskoczenie, kiedy otworzyłam pierwsze opakowanie i było to Armani My Way i zapach okazał się identyczny. No po prostu identyczne, wróciły, słuchajcie, wszystkie wspomnienia związane z tym zapachem. Coś wspaniałego. Testowałam go cały dzień. Spryskałam sobie nim tutaj oczywiście moje ramiona, w okolicy tutaj szyi. Sprawdzałam, jak ten zapach się nosi i muszę Wam powiedzieć, że odrobina tego zapachu wystarczyła mi spokojnie na cały dzień. Czułam ten zapach cały dzień na sobie. Kolejny zapach, który testowałam, było to Dolce Gabbana The One i tutaj znowu identyczna sytuacja, ten sam zapach, ten sam aromat, intensywność, długość utrzymania na skórze i jako ostatni przetestowałam sobie właśnie Armani Code, który okazał się delikatniejszy od tych poprzednich zapachów, mniej intensywny i mniej trwały, ale identyczny, słuchajcie, identyczny zapach. Także pod tym kątem muszę powiedzieć, że jeśli rozmawiamy o zapachach damskich, tych, które oczywiście ja przetestowałam, jestem absolutnie zachwycona, uważam, że są identyczne, wspaniałe i rzeczywiście marka Made in Lab pod względem damskich zapachów jest godna zaufania. No to teraz przejdziemy do zapachów męskich. Wersja dla panów jest nieco inna. Sami zobaczcie, mamy tutaj już ciemny kartonik, z takiego, powiedziałabym, w takim kolorze ciemnej szarości, z lekką domieszką fioletu. Oczywiście też mamy numerację, tak jak w przypadku damskich perfum i te same informacje na opakowaniu. Butelka jest taka sama, flakon jest taki sam, różnica jest tylko w kolorze naklejki i tutaj w kolorze atomizera, ponieważ dla panów mamy wersję srebrną. Takie same pojemności 100 ml. No i teraz dla mojego Massimo, który był testerem, wybrałam dwa zapachy, jego ulubione, a dokładnie Dior Sauvage i Jean-Paul Gaultier Le Male. Chyba tak się wymawia, czyli te zapachy, które również mi bardzo dobrze się kojarzą. No i tutaj niespodzianka. A dlaczego? Dlatego, że Massimo oczywiście, jak
dorwał się do tych zapachów, jak to on, zaczął się wszędzie, słuchajcie, spryskiwać. I w pewnym momencie musieliśmy otworzyć aż okna w mieszkaniu, bo zrobiło się tak intensywnie, tak mocno, tak bardzo pachniało nam tymi zapachami, że stwierdziliśmy, że no nie, za dużo się Massimo spryskałeś, zdecydowanie za dużo i wystarczy tylko odrobina. A to nam od razu już, słuchajcie, pokazało intensywność tych zapachów oraz trwałość tych zapachów, bo Massimo sam osobiście był bardzo zaskoczony, że pachną identycznie. Identycznie. Ja w ogóle na samym początku, słuchajcie, w ogóle mu nie powiedziałam o tym, co to są za zapachy, i on od razu odkrył. Od razu wiedział, co czym pachnie, i mówi do mnie: jak to? Jak to? One pachną tak samo jak te moje ulubione perfumy. Ja mówię, no właśnie, zobacz. No i później zaczął sobie je testować, już pryskając sobie dosłownie odrobinę na skórę, i potwierdził, że zresztą ja też mogę potwierdzić, zapach absolutnie utrzymywał się przez cały dzień na nim, a nawet bym powiedziała, że te zapachy miały ze sobą taki ogon, czyli jak gdzieś się przemieszczał, to ja po prostu wszędzie te zapachy czułam. No i teraz powinniście zrozumieć, dlaczego zachwyciłam się marką Made in Lab. Przede wszystkim za zapachy, dwa, za ceny, za intensywność, za różnorodność, za klasykę, za pięknie dopracowaną, tak na dobrą sprawę, całość. Wszystko tutaj mamy spójne. Nawet jeżeli wejdziecie sobie na stronę internetową marki, to zobaczycie, że wszystko tam jest spójne z całą koncepcją, czyli to, jak wygląda strona internetowa, jak jest ona przygotowana, ta oprawa wizualna, to jak przygotowane są butelki. A tutaj też moja taka mała wskazówka dla Was, propozycja dla Was, bo jeśli na przykład zdecydujecie się na zakup wód perfumowanych od marki Made in Lab, i kupicie sobie kilka, wybierzecie sobie kilka zapachów, to żeby później się nie pomylić, który jest który, jak już sobie tam wystawicie na waszej kolekcji zapachów, gdzieś na półce, gdzieś na toaletce, to słuchajcie, moim zdaniem świetnym rozwiązaniem są właśnie te etykiety, ponieważ można sobie na nich spokojnie napisać i zaznaczyć, jaką mamy tutaj inspirację. I mimo tego, że marka informuje nas o zapachu, który jest najważniejszy w całej koncepcji marki, to ja osobiście uważam, że dopracowanie, przygotowanie tych flakonów jest również bardzo piękne, estetyczne, klasyczne, prezentuje się cudownie właśnie w miejscu, gdzie będziecie przechowywać wasze perfumy. Naprawdę wygląda to wszystko cudownie. No słuchajcie, przekonałam się sama na sobie, ja czy Massimo, że te opinie, które pojawiły się w internecie, są naprawdę pozytywne, bo sama uważam, że są to bardzo fajne rozwiązania. Mamy tutaj naprawdę wiele atutów. To, że możemy mieć nasz ulubiony zapach w niskiej cenie, to, że wygląda to wszystko pięknie i estetycznie, to, że możemy sobie zmieniać te zapachy w zależności od naszego nastroju, to, że mogą to być zamienniki naszych ulubionych zapachów, kiedy mamy mniejszy dostęp do gotówkowy, mniejszy zasób portfela, ale mimo wszystko kochamy te zapachy, lubimy się nimi otaczać, chcemy je mieć. Poza tym uważam, że to też jest bardzo dobry, słuchajcie, pomysł na prezent, bo możemy bliskiej osobie sprawić kilka zapachów w dobrej cenie, które sobie potestuje i być może kiedyś zdecyduje się na zakup oryginalnych zapachów, albo też właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu, które daje nam marka Made in Lab, będzie korzystać z tych inspiracji, z zapachów, wód zapachowych, które oferuje nam marka Made in Lab. Jak dla mnie pomysł genialny. To, co również chciałabym podkreślić, to to, że tutaj nie ma takiej tandety. Tandety, które ja nie znoszę, bo czasami też jest tak, że gdzieś w perfumeriach możemy zobaczyć, czy nie w perfumeriach, przepraszam, w drogeriach, możemy, szukając tańszych zamienników, możemy znaleźć takie tandetne butelki, zapachy, które mają zmienione nazwy, podobne do oryginalnych, bardzo podobne opakowania, nie do końca ten sam zapach, ale mamy rzeczywiście niższą cenę. No i tutaj już mamy taką, no tak jak ja mówię, tandetną podróbę. Marka Made in Lab absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Mamy zapach, który jest najważniejszy, piękną, klasyczną oprawę i nie ma właśnie tej tandety. Szczerze,
gorąco Wam polecam. Choćby z samego faktu, żebyście się zapoznali z tymi zapachami i sami na sobie, na własnej skórze, własnym nosem przekonali się, że warto. Genialny pomysł, świetna marka, cudowne rozwiązanie, naprawdę fajne ceny, super promocje, warto. Ja Wam dzisiaj polecam i myślę, że jak spróbujecie, to się przekonacie. Sami zobaczycie, że to jest naprawdę, no, kawał dobrej roboty. Także przypominam Wam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie wszystkie najważniejsze linki. No i jeśli już skorzystacie z marki Made in Lab i wybierzecie dla siebie odpowiednie zapachy, przetestujecie, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia. Co myślicie na temat tej marki? Co myślicie na temat zapachów, które wybraliście? Czy zgadzacie się z moim zdaniem? Jestem bardzo ciekawa, a tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!